23 kwietnia wspominamy błogosławioną Helenę z Udiny, wdowę i tercjarkę augustiańską. Helena urodziła się w 1396 lub 7 roku w Udine w południowo-wschodnich Włoszech w bogatej rodzinie panów Valentini z Maniago. Gdy miała około 18 lat, poślubiła arystokratę Antoniego Cavalcanti, pełniącego różne urzędy w mieście. Pan Bóg obdarował ich 3 synami i 3 córkami. Mąż w trakcie wyjazdu służbowego do Wenecji zachorował i zmarł. Po 27 latach małżeństwa Helena została wdową. Wkrótce, poruszona kazaniem augustianina, ojca Anioła z klasztoru Severino, przyłączyła się do trzeciego zakonu augustianów. Całkowicie poświęciła się Bogu. Przez następnych 6 lat mieszkała jeszcze w domu męża i podejmowała praktyki pokutne. Później zamieszkała ze swoją rodzoną siostrą Perfettą, która również była tercjarką augustiańską i tam podejmowała surowe pokuty charakterystyczne dla tamtych czasów. Spała na łożu z kamieni, przykrytym warstwą słomy, żywiła się chlebem i wodą, biczowała się, poświęcała wiele czasu na modlitwę i rozważanie Ewangelii oraz przekazała swój majątek na dzieła dobroczynne. W butach nosiła 33 kamyki. W ten sposób chciała wynagrodzić Panu Jezusowi to, że wcześniej tańczyła na balach. Przez podejmowanie pokuty chciała naśladować Chrystusa i robić coś przeciwnego do tego, co robiła wcześniej jako zamożna szlachcianka. W wieku 48 lat, dzięki pozwoleniu prowincjała augustianów, założyła ślub milczenia. Milczenie przerywała tylko w Boże Narodzenie i tylko wtedy rozmawiała z dziećmi i krewnymi. Ze względu na surowość życia doświadczyła też głębokich kryzysów zniechęcenia i zmęczenia, a nawet depresji oraz pokus. Pokonywała je wielką siłą woli i umysłu, modlitwą i heroicznym zaufaniem Bogu, zamykając się w małej celi, którą zbudowała w domu, w którym mieszkała. Wielkim umocnieniem duchowym były dla niej wizje nieba i ekstazy, jakich doświadczyła. Obdarowana była zdolnością czynienia cudów. Z domu wychodziła tylko do kościoła świętej Łucji na modlitwę. Cechą charakterystyczną jej pobożności było umiłowanie rozważania męki pańskiej, umiłowanie Eucharystii, heroiczne praktykowanie pokuty, wielka pokora, przylgnięcie do zakonu augustiańskiego i ufne posłuszeństwo przełożonym. Ostatnie 3 lata życia była unieruchomiona na swoim łóżku, gdyż potknęła się i złamała obie kości udowe. Bardzo cierpiała z tego powodu, ale nie straciła pogody ducha. Zmarła 23 kwietnia 1458 roku w wieku 62 lat. Jej szczątki zostały najpierw pochowane w augustiańskim kościele świętej Łucji, później jej ciało przeniesiono do katedry w Udin. Papież Pius IX w 1848 roku potwierdził jej kult istniejący od dawna. Martyrologium rzymskie mówi o niej, że była wdową, która służąc tylko Bogu pracowała mozolnie w świeckim zakonie świętego Augustyna, oddając się modlitwie, czytaniu Ewangelii i dziełom miłosierdzia. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Heleny. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.